Rozpoczęła się akcja nadawania uchodźcom numerów PESEL. Formularze są przygotowane w trzech językach – polskim, ukraińskim i rosyjskim. Miasto również przygotowało większą ilość kopii tego dokumentu i dostarczyło zapasy do punktów zbiorowego zakwaterowania oraz siedziby Związku Ukraińców w Suwałkach. Pracownicy urzędu w liczbie 4 osób, które na dzień dzisiejszy mogą obsługiwać proces rejestracji, dlatego że mamy tylko 4 stanowiska pracy, które są przystosowane i które są przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeszły przeszkolenia i będą pracowały nawet w godzinach o wydłużonym czasie pracy. Zakładamy pracę po godzinach każdego dnia, jak również zakładamy pracę w dni wolne, czyli w sobotę. Niepewność przed rozpoczęciem akcji budziła kwestia wydolności systemu, bo jak wskazuje Mariusz Klimczyk, wiadomo, że do urzędów ruszy ponad 1 000 000 osób. Boimy się, że niestety może być tak, że systemy zaczną się troszeczkę zawieszać, serwery mogą ciężko pracować. Mamy takie doświadczenia, kiedy wzmożona ilość osób korzysta i chce tego typu rejestrację przeprowadzić dla obywateli polskich, że takie zawieszanie systemów następuje. Stąd nasz pomysł i chęć pracy po godzinach, żeby być może rozładować natężenie tego ruchu na urządzeniach, tak żeby jak najwięcej osób zarejestrować. Zgodnie z danymi przekazanymi przez ministerstwo, czas obsługi jednego petenta to jest niestety około 30 minut, dlatego że oprócz rejestracji, prowadzenia zdjęcia, prowadzenia danych jest również kwestia pobrania odcisków palców, danych biometrycznych i niestety te czynności wymagają. Objęciem wprowadzenia danych biometrycznych będą wszystkie osoby powyżej 12 roku życia. Dzieci i młodzież do 12 roku życia takich odcisków biometrycznych nie będą musiały złożyć, natomiast czynności te wymagają czasu. Zakładamy, że przy tym szacunku ponad 500 osób, które w tej chwili są w naszym mieście, około 10 dni roboczych będziemy musieli poświęcić na to, aby te ponad 500 osób w systemie zarejestrować, pod warunkiem, że system będzie funkcjonował bez zarzutów. Miasto wystąpiło również do MSWiA o zakup i dostarczenie sprzętu niezbędnego do dokonywania rejestracji. Zdaniem urzędnika szczególnie wartościowy byłby tego rodzaju sprzęt mobilny, który pozwoliłby na przyjmowanie wniosków i ich realizację w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Dla przyspieszenia procesu miasto podpisało umowy z 3 zakładami fotograficznymi, które będą wykonywały zdjęcia biometryczne ukraińskich obywateli. Nie będą oni płacić za fotografię, rachunek zrefundowany zostanie z budżetu państwa. To dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy wymiana hrywny jest praktycznie niemożliwa, a płatności elektroniczne również nie przebiegają w sposób sprawny. W Wydziale Spraw Obywatelskich spośród uchodźców została zatrudniona osoba, która będzie wspierała obcokrajowców w pierwszym kontakcie z urzędem. Apel do państwa za pośrednictwem mediów, jeżeli na tą chwilę mieszkańcy naszego miasta nie potrzebują pilnie kontaktu z biurem dowodów osobistych. Sprawę można ewentualnie załatwić w innym terminie. To jest gorąca prośba, żebyście państwo odłożyli wizytę w pokojach dotyczących spraw, w Wydziale Spraw Obywatelskich dotyczących dowodów osobistych. Oczywiście jak państwo przyjdziecie, to będziemy państwa obsługiwać, nikomu nie odmówimy pomocy. Natomiast no, po prostu może być tak, że te kolejki będą troszeczkę większe, dlatego jeżeli państwo możecie odciągnąć wizytę, przełożyć na inny termin wizytę w Wydziale Spraw Obywatelskich, to bardzo prosimy i prosimy również o wyrozumienie związane z dużym natłokiem pracy, jaki czeka pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich przez najbliższe 10 dni. W środę okazało się, że początek akcji rejestracyjnej odbył się bez zakłóceń.